Dziadek Puszka już ci nie pomoże. Naprawdę myślisz, że skoro nie ma tu dziadka Puszka, to sobie nie poradzę? Moje 14-letnie doświadczenie na pewno poradzi sobie z takim kitem jak ty. Po co uciekasz? Moje doświadczenie jest lepsze. Jestem sprawniejszy, młodszy, szybszy. Arogancki do samego końca, zupełnie jak brat. Masz naprawdę jakieś doświadczenie? Nigdy się nie poddam. Dobrze wiesz, że nie uciekniesz. Pytam. Poddaję się. Poddaję. Proszę. Równo to pewnie lata. Wielka bitwa pomiędzy dobrem a złem zakończyła się dokładnie o 18 po południu. Musimy zlokalizować epicentrum tych wylewów czasowych. To nie jest normalne, że 10 dziur czasoprzestrzennych jest na jednej dzielnicy. Jeszcze ta mgła pojawiła się tak szybko. A wy nie mieliście się dzisiaj spotkać? Tak? A odbyło się to spotkanie? To akurat dziwne. Okej, zaraz uda nam się namierzyć cały ten ambaras z czasem. Co? Teren starego szałasu. Zaraz. Rika wspominała coś, że ktoś chce się wybrać do szałasu, by dokończyć jakiś porachunek. Musimy się dowiedzieć. Puszek 2.0 nam nie pomoże teraz. On jest na misji. Nie traćmy czasu. Twoje doświadczenie nie poradzi sobie z mocą czasu. Miałeś swoją szansę, bo teraz posmakujesz mocy czasu. Niestety to koniec. Powiadasz, że pytanie wypadło? Mówcie, że to siebie. No i co? Coś miało się tu dziać. Ale czemu ten szałas jest taki zrujnowany? No bo jakby ten szałas spłonął, nic nie ocalało. A jakieś epicentrum fal czasu jest właśnie tu. Tu się nic nie... Co to za gość? Musimy to sprawdzić. Hej, kim ty jesteś? Co ty tu robisz? I gdzie jest nasz przyjaciel? No, tak. W zasadzie mój właściciel. I dlaczego ten szałas jest tak zrujnowany? Nie wiem, o co wam chodzi. Ze mnie wygrasz.